Bardzo proszę, gdybyś mógł się przedstawić. Łukasz Ostróżka, jestem proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie. Tak, znajdujemy się w mieście, w którym wiele osób przyjeżdża w celach turystycznych, ale też jest widoczna granica pomiędzy tymi osobami, a osobami bezdomnymi czy osobami ubogimi. Poprosiłem Cię o rozmowę, ponieważ chciałbym wiedzieć i też przedstawić odbiorcom, jak parafia, jak Ty, jak w ogóle Kościół Ewangelicki traktuje te osoby i jak je wspiera. Kościół Ewangelicko-Augsburski stara się nieść pomoc wszystkim osobom, które są w kryzysie jakimkolwiek życiowym, czy to spowodowanym jakimiś nagłymi wypadkami życiowymi, czy chorobami, czy w kryzysie wynikającym z tego, że ktoś jest już w podeszłym wieku, ale nie ma opieki takiej stałej, codziennej ze strony swoich bliskich, bo ich po prostu nie ma albo nie pomagają. Wszystkie te działania realizuje poprzez dzieło diakonii. Diakonii, czyli takiej służby na rzecz drugiego człowieka, służby pomocowej dla drugiego człowieka. My w parafii prowadzimy, my w parafii mamy radę parafialną. W Kościele Ewangelickim parafią zarządzają rady parafialne razem z duchownymi, z proboszczem. I w ramach tej rady parafialnej działa Komisja do Spraw Dobroczynności, która niesie swoją pomoc w takich dwóch drogach, bym to tak nazwał. Z jednej strony mamy fundusz diakoniny, który właśnie ma nieść pomoc tym, którzy z różnych względów potrzebują pomocy, czy to w zakupie leków, czy to w zakupie żywności takiej comiesięcznej, czy potrzebują pomocy w sfinansowaniu leczenia, opieki dodatkowej, no ale także w załatwianiu takich codziennych spraw administracyjnych. I to jest ten fundusz diakoniny. Drugim takim ramieniem jest fundusz stypendialny, który koncentruje się na dzieciach, na młodzieży, na ludziach młodych, którzy potrzebują wsparcia, którzy otrzymują wsparcie, bo mają tak świetne wyniki w nauce, że chcemy ich jeszcze bardziej wzmocnić, tak, pomóc im. Albo z drugiej strony poprzez fundusz socjalny, poprzez stypendia socjalne mają trudną sytuację materialną, która nie pomaga, która utrudnia im rozwijanie się. No i ta nasza pomoc parafialna ma za zadanie im pomóc, tak, zniwelować te wszystkie przeszkody życiowe, żeby mogli się skupić na własnym rozwoju. Tak to wygląda w naszej parafii. Centralnie jako Kościół Ewangelicki, no to pomoc jest niesiona poprzez diakonię, poprzez takie dzieło diakonijne. Ale jest traktowana jako taka wzajemna mobilizacja w niesieniu do pomocy. Tak? To znaczy, jeśli dzieje się coś złego, przykładowo teraz mamy sytuację trudną w Brazylii, gdzie są powodzie dość duże. Diakonia Polska ogłasza wtedy zbiórkę środków, które są przekazywane bezpośrednio danemu kościołowi lokalnemu, w tym wypadku w Brazylii. I ten kościół może rozdysponować te środki. Te ofiary są zbierane zawsze, gdy dzieje się gdzieś coś złego, jak dzieje się jakaś tragedia, jakiś kataklizm. Wspomniałeś o mieście dużym, tak? W którym chyba już mamy ponad milion nawet mieszkańców w Krakowie, licząc tych, którzy nie są zameldowani. Ale też to duże miasto jest położone na blisko granicy z Ukrainą. I tej bliskości granicy doświadczyliśmy po wybuchu wojny. Wtedy to Kraków był w zasadzie takim tym pierwszym miejscem, pierwszym przystankiem dla wszystkich uchodźców w tych pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach wojny. No i wtedy te nasze wszystkie działania pomocowe, które staramy się realizować, no to był taki trochę sprawdzian dla nas organizacyjny,
ale też taki sprawdzian z otwartości naszych serc. I muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo dumny z tego, jak parafia krakowska, ewangelicka parafia krakowska zareagowała, bo w zasadzie w kilka dni po wybuchu wojny jednogłośnie w Radzie Parafialnej podjęliśmy decyzję o tym, że sale parafialne, które wykorzystujemy na różnego rodzaju spotkania, musimy szybko przekonwertować, żeby otworzyć centrum noclegowe. Dzisiaj sytuacja pod względem aklimatyzacji uchodźców, przyjmowania uchodźców jest w Krakowie już ustabilizowana, ale w tych pierwszych dniach wojny była naprawdę tragiczna. Tak? To były jakieś okropne, straszne sceny na dworcu, ludzie, którzy nie mieli się gdzie podziać i w zasadzie każde łóżko, każdy materac był na wagę złota. Były to głównie kobiety z dziećmi. My dosyć szybko wykonaliśmy remont w naszych salach parafialnych, żeby zabezpieczyć łazienki, prysznice, to całe zaplecze sanitarne i otworzyliśmy centrum noclegowe we współpracy z Urzędem Miasta i z Urzędem Wojewódzkim. Ta współpraca polegała na tym, że byliśmy w takiej bazie tych urzędów i jeśli grupa uchodźców przyjeżdżała na dworzec, no to urzędnicy mieli tam nasze dane i mogli je skierować do nas. Ile to było osób? W sumie przez cały okres otwarcia tego centrum przewinęło się blisko 130 osób. Mhm. Niektórzy byli tydzień, bo Kraków był dla nich tylko przystankiem w drodze do Hiszpanii, Włoch, Niemiec. A niektórzy byli z nami ponad rok. Tak? To już było dla nich nie tylko takie centrum noclegowe, ale wręcz mieszkanie. I w tym czasie staraliśmy się pomóc nie tylko materialnie, tak? dając miejsce noclegu, dając na początku żywność, ale także pomóc im się tutaj odnaleźć, czyli załatwić wszelkie formalności, zdobyć pracę dzieciom, znaleźć szkołę i tak dalej, i tak dalej. Współpracowaliśmy też wtedy z innymi kościołami ewangelickimi w Europie. Kościół ewangelicki Niemiec zorganizował autobusy, które po prostu zabierały część tych uchodźców do Niemiec, tam oferując im również zakwaterowanie, pomoc w poszukiwaniu pracy. Podobnie było z kościołem Waldensów, to jest protestancki kościół we Włoszech, którego wolontariusze przyjeżdżali tutaj, przeprowadzali wywiady z uchodźcami, z matkami, z dziećmi i na podstawie tych wywiadów dopasowywali miejsce we Włoszech zorganizowane przez kościół, w którym mama mogła znaleźć pracę związaną z jej kompetencjami, z jej wykształceniem, możliwościami, a dziecko miało miejsce w szkole. Więc była to taka pomoc całościowa i dopasowana. Jesteśmy bardzo wdzięczni, tak, naszym partnerom, siostrzanym kościołom z różnych części Europy, którzy no, odpowiedzieli dosyć tak, no, powiedziałbym, z otwartymi sercami i z takim zaangażowaniem, bo była to taka pomoc bardzo, bardzo konstruktywna. Kiedy, przepraszam, że tak ci przerwę, ale zaskoczyły mnie kwoty, które widziałem na stronie internetowej parafii, właśnie związane z tą pomocą społeczną, jakby wobec osób, które potrzebują. Skąd się bierze ta dyscyplina i ta hojność parafian? Muszę przyznać, że my nie mamy z tym problemu, tak? To znaczy, jeśli jest potrzeba, to w zasadzie zauważyłem, to jestem w tej parafii od 2 lat, ale zauważyłem, że hojność ludzi rzeczywiście jest bardzo, bardzo wysoka. No, przepraszam. Hojność ludzi jest bardzo wysoka. Ja myślę, że wiele czynników, tak? To znaczy w ewangelicyzmie jest takie poczucie odpowiedzialności i dzielenia, konieczności dzielenia się. To jakby historycznie jest już też uwarunkowane, ale takie przekonanie, że skoro mnie się dobrze w życiu wiedzie, skoro
Ja jestem otoczony błogosławieństwem również w tym kontekście materialnym, to moim obowiązkiem jest pomóc tym, którzy dzisiaj mają trudniej, są w różnych tarapatach życiowych, tak? To jest mój obowiązek. I tak samo ja mogę się znaleźć za rok, za dwa w podobnej potrzebie z powodu choroby, z powodu wypadku, z powodu jakiejś zawieruchy w życiu i wtedy ja będę potrzebował pomocy. To staramy się jako rada parafialna, jako parafia bardzo mocno podkreślać, tak, że nie jest wstydem prosić o pomoc, a jest powinnością udzielanie tej pomocy. Tak? My mamy też te wszystkie mechanizmy pomocowe oparte na regulaminach pewnych, tak? To znaczy, żeby otrzymać taką stałą pomoc, trzeba przejść wywiad środowiskowy, trzeba pokazać swoje dochody. To jest wszystko transparentne, tak? To znaczy każda złotówka w parafii jest transparentnie rozliczana przed radą parafialną, przed zgromadzeniem parafialnym, przed ogółem wiernych. Budżet parafii jest kolegialnie zarządzany przez radę parafialną, przez zgromadzenie parafialne. I myślę, że to wszystko sprawia, że wierni mają takie poczucie, że te pieniądze są właściwie wykorzystywane. Tak? To znaczy, że te pieniądze, które przekazujemy potrzebującym, one trafiają rzeczywiście tam, gdzie powinny trafiać i gdzie są potrzebne rzeczywiście. Więc transparentność w tych rozliczeniach myślę, że jest też kluczowa. No i ta ewangelicka odpowiedzialność. Tak? To znaczy, jeśli mówiąc wprost, trochę kolokwialnie, jeśli mam, to powinienem się dzielić. Jeśli nie mam, to mogę liczyć na wsparcie wspólnoty. I to się dzieje bardzo często, tak? Jeśli wnuk rodziny z naszej parafii potrzebował prawie chyba 1 000 000 złotych na leczenie, no to w kościele całym, nie tylko w naszej parafii, była zorganizowana zbiórka i te pieniądze błyskawicznie zebrano, tak? My też w parafii zorganizowaliśmy koncert, na którym dosyć sporą kwotę udało się zebrać. Niedawno nasi parafianie ogłosili, że wyjeżdżają na wolontariat do Nepalu, gdzie współpracują ze szkołą właśnie tamtejszą, która boryka się z różnymi trudnościami i oni sami sobie finansują wyjazd, sami sobie to wszystko organizują, natomiast potrzebują środków na zakup książek w języku angielskim i książek w języku nepalskim, tak, tam na miejscu. No więc my organizujemy akcje wśród dzieci z naszej parafii, żeby każda rodzina, każde dziecko mogło zakupić książkę i przekazać ją na ten cel, tak, żeby wolontariusze mogli ją zabrać do Nepalu. Oprócz tego można przekazać także środki, które wesprą tam jakieś dobre dzieło na miejscu. No i zawsze odzew jest solidny, tak? Odzew jest taki, że dokładnie tyle, ile potrzebujemy, tyle udaje nam się zebrać, tak? Podobnie było z otwarciem centrum dla uchodźców. To były ogromne koszty, tak? To było kilkaset tysięcy złotych w sumie. Proszę sobie wyobrazić, że w jednym miejscu, w jednym czasie przebywało 40 osób, tak? Czasem były to osoby, które no przyjechały bez niczego, totalnie. I w zasadzie ja to odczytuję jako Boże błogosławieństwo, że wtedy, kiedy pojawiała się potrzeba, wtedy też się pojawiali ludzie, którzy akurat na tą potrzebę odpowiadali i coś przekazywali. Czy zdarza Wam się współpracować z innymi kościołami tutaj na terenie Krakowa, jeśli chodzi o pomoc właśnie wobec osób potrzebujących? Tutaj w Krakowie nie mamy takiej współpracy, muszę przyznać. Raczej ta ekumeniczna współpraca opiera się na wspólnej modlitwie, na spotkaniach różnego rodzaju. Na poziomie centralnym diakonia naszego kościoła, czyli ta instytucja taka charytatywna powołana przez kościół, współpracuje i z Eleosem prawosławnym, i z Caritasem Kościoła Rzymskokatolickiego w ramach Polskiej Rady Ekumenicznej i organizuje wspólne akcje.
Natomiast tutaj w Krakowie raczej to jest wszystko bardzo takie oddolne, nieinstytucjonalne. To znaczy, jeśli jest potrzeba, to otrzymujemy wsparcie od poszczególnych osób, tak, związanych z tym czy z innym kościołem. Natomiast nie ma takiej współpracy instytucjonalnej. Może to jest jakiś pomysł na przyszłość. Czy zdarza Wam się wyjść na ulicę właśnie do osób bezdomnych? Czy była taka forma pomocy? Nie praktykowaliśmy takiej formy pomocy. Działa w Krakowie stowarzyszenie Hanna. Ono jest ekumeniczne, ono wywodzi się z Kościoła Rzymskokatolickiego, jest ekumeniczne. I ich służba polega na tym, że roznoszą zupy osobom bezdomnym w Krakowie. My staramy się pomagać, jeśli ktoś do nas przyjdzie. Co się zdarza, że ktoś przyjdzie po pomoc. Staramy się wtedy dać tą pomoc doraźną, ale staramy się też o to, aby ta pomoc była jakaś konstruktywna, tak? To znaczy, żeby ona się opierała nie tylko na tym, żeby dać komuś 10, 20, 50, 100 zł, ale żeby przekazać osobie w potrzebie jedzenie, ubrania, jeśli potrzebuje. No i przede wszystkim jakoś wskazać drogę pomocy też tej, która jest ogólnie dostępna w mieście. Podobnie, jeśli przychodzą osoby nietrzeźwe, co się zdarza, tak? Mówimy, że udzielimy pomocy, natomiast dopiero jak ta osoba przyjdzie trzeźwa. Takie mamy rzeczywiście tutaj zasady. Ale pomaganie, jak wiele rzeczy w ewangelicyzmie, traktujemy jako rzecz indywidualną każdej ewangeliczki i każdego ewangelika, więc ktoś może mieć inne podejście do pomagania, a ktoś inny zupełnie inaczej do tego podchodzi. Ta sytuacja geopolityczna Polski i Ukrainy, ona się dynamicznie, może nie tyle zmienia, bo ona jest określona od jakiegoś czasu, ale warunki na froncie są, jakie są. Czy przewidujecie w kolejną falę i czy jesteście przygotowani na taką pomoc? Centrum noclegowe zamknęliśmy w sierpniu albo wrześniu poprzedniego roku. I zamknęliśmy je z tego względu tylko i wyłącznie, że wyczerpała się potrzeba po prostu. Mhm. To znaczy wszystkie te osoby, które przewinęły się przez to centrum, albo znalazły swój dom gdzieś za granicą, albo usamodzielniły się na tyle tutaj w Krakowie, znajdując pracę, tak, różnego rodzaju mieszkanie, że są już na swoim po prostu, tak? To było też centrum noclegowe, to nie były mieszkania, które udostępnialiśmy, tylko to było takie centrum noclegowe, czyli przestrzeń wspólna. Mhm. Przestrzeń wspólna, a wiadomo, że każda rodzina, każda osoba potrzebuje swojej własnej przestrzeni, tak? Myśmy starali się to jakoś zaaranżować, oddzielając to tą przestrzeń tymczasowymi ściankami, natomiast to nigdy nie jest własny dom i własne mieszkanie. Więc widziałem, że wśród tych ludzi, którzy korzystali z naszego centrum, widziałem taką bardzo dużą determinację do tego, żeby znaleźć pracę, żeby znaleźć mieszkanie. Myśmy w tym wszystkim pomagali, no i to się udało. No i po prostu, gdy ostatnia rodzina znalazła swoje miejsce, a nie było nowych chętnych do zamieszkania, to stwierdziliśmy, że zamykamy centrum noclegowe. Ale muszę powiedzieć, że po tym okresie, gdy ono działało, to był to dla nas taki ostry trening, tak, z pomagania. Takie świadectwo, że to pomaganie nie zawsze jest łatwe, bo to nie jest tak, że na przykład doświadcza się spotkania z ludźmi, którzy zawsze są wdzięczni i zawsze potrafią się zorganizować, tak. To są zawsze różne wyzwania. Przyjeżdżają różni ludzie, tak samo jak my byśmy teraz uciekali przed wojną i szukali pomocy w innym kraju, no to też z Polski wyjechałyby różni ludzie, tak? Wyjechaliby różni ludzie.
bardziej kulturalni, mniej kulturalni, bardziej otwarci, bardziej zamknięci. Ludzie, z którymi na co dzień jest nam łatwiej przebywać albo trudniej przebywać, no to są normalne ludzkie rzeczy. My także tym wszystkim musieliśmy tutaj starać się jakoś zarządzać. Muszę powiedzieć, że po tym okresie uważam, że przeszliśmy taki trening, że w zasadzie teraz, jeśli sytuacja nagle by się pogorszyła na froncie, czy otworzyłby się inny front i byłaby taka potrzeba, to jesteśmy w stanie w zasadzie w kilka dni to centrum znowu wskrzesić i otworzyć, tak? To jest. I już wiemy, jak reagować, co robić, na co uważać, czego przypilnować, żeby wszyscy byli w tym miejscu bezpieczni, żeby wszyscy się czuli komfortowo. No, zapytałem cię o to dlatego, że jakby organizacje czy świeckie, czy kościelne, fundacje, stowarzyszenia przejęły ciężar, który powinien spoczywać na państwie, prawda? I czasami ten ciężar jest zbyt duży i jak był zapał na początku, aby pomagać, to potem on wygasał. Nie wszyscy potrafili sobie z tym poradzić i stąd właśnie moje pytanie. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem bardzo zaniepokojony tym zapałem. Tak? Z jednej strony była to dla mnie wielka radość, wielkie zaskoczenie, tak? Bo sytuacja była zupełnie inna od tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. I ten zryw społeczny był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Z drugiej strony bałem się tego, że mówiąc wprost, społeczeństwo trochę się przegrzeje. To znaczy, że sytuacja czy konieczność pomagania nie potrwa przez 2 tygodnie czy miesiąc, ale dłużej, a my nie mamy rzeczywiście tych instytucjonalnych mechanizmów, o których wspomniałeś, które mogłyby ten ciężar odpowiedzialności ze społeczeństwa przejąć poniekąd, tak? Chyba do dzisiaj tak jest, chyba prawda? Do dzisiaj tak jest, to znaczy, że trochę nie wyciągamy wniosku. Tutaj działały w Krakowie oczywiście te finansowane przez państwo i organizowane przez państwo noclegownie. Natomiast to nie były zbyt szczęśliwe miejsca, tak? Ludzie, którzy mieli, nocowali na przykład tutaj u nas, czy w wielu innych miejscach takich oddolnych, a mieli znajomych na przykład w tych noclegowniach publicznych, no to rzeczywiście mówili, że to zupełnie inny świat jest, tak? Że u nas się czują jak u siebie w domu, czują się jak w rodzinie, natomiast w tych molochach pomocowych no tam jest niebezpiecznie, tam jest niekomfortowo, jest strasznie. Więc tak, to jest taka trudność, która została. Drugą rzeczą jest to, że no jednak się okazało, że tak niekonsekwentnie podchodzimy do uchodźców. No bo tutaj na granicy polsko-ukraińskiej był zryw piękny i cudowny. Natomiast na granicy polsko-białoruskiej jest zupełnie inna sytuacja, tak? Gdzie ci ludzie, no wiemy, że są wykorzystywani przez reżim, tak? Białoruski i rosyjski jako w pewnym sensie taka żywa broń. Natomiast to nie zmienia faktu, że oni są ofiarami tej sytuacji. A my tutaj jako państwo, jako społeczeństwo reagujemy już zupełnie inaczej. Znaczy ja mam wrażenie, że ten obraz wykorzystywania przez służby białoruskie jest lekko przerysowany. Dlatego, że mam kontakt z ludźmi, którzy udzielają pomocy w tych lasach, właśnie uchodźcom z Syrii czy z innych części Bliskiego Wschodu, a nawet z Afryki, i tam nie ma czegoś takiego, że obok tego uchodźcy stoi żołnierz białoruski, tak? To na pewno są ściągani, tak? Być może tak jest. Oszukiwani w pewnym sensie obietnicą, że będzie to łatwe przejście. Tak czy owak są ofiarami. Natomiast my jako kraj nie traktujemy ich jako ofiar, ale jako agresorów, tak. Co kończy się tragediami. Myśmy jako Kościół też byli, szczególnie w tym pierwszym kryzysie, zaangażowani na granicy polsko-białoruskiej i w zasadzie
Jedyne, czego żeśmy się domagali, tak, to respektowania prawa międzynarodowego. To znaczy, jeśli ktoś składa wniosek o azyl, to ten wniosek powinien być przyjęty i zweryfikowany. My nie mówimy o całym procesie później integracji czy przyjmowania uchodźców, ale mówimy o tym pierwszym doraźnym kroku, tak. Kroku, który jest też w naszym przekonaniu wymogiem ewangelicznym stawianym przed ludźmi wierzącymi, tak? Bo jest wielokrotnie w Biblii powiedziane, że nie będziesz uciskał tego, który ucieka przed tyranem, nie będziesz uciskał, będziesz pomagał, będziesz przyjmował, oczywiście parafrazuję, tak? Ale ten przybysz gdzieś w kraju obcym ma być traktowany z opieką i należytą, ma być otoczony opieką i należytym wsparciem. Jezus też był uchodźcą, tak? Jako małe dziecko uciekał. Jakby o tym wszystkim w kraju chrześcijańskim, który się uznaje za chrześcijański, zapominamy. Cieszę się, że to powiedziałeś. No, i to jest straszne, tak? To jest straszne i w zasadzie staje się trochę przez nas niezauważalne, a głos tych, którzy to mówią, no staje się takim wołaniem trochę na pustyni. Jako kapłan... Nie jestem kapłanem, jestem duchownym. Przepraszam cię, jestem katolikiem i stąd... Nie ma problemu. I stąd ta pomyłka. Jako osoba duchowna, co byś powiedział osobom, które są w kryzysie, które stoją na rozdrożu, na krawędzi, którym się wydaje, że tak jak ostatnio jeden z bezdomnych powiedział, że jest niewidzialny. Mhm. Powiedziałbym, że Jezus przychodził do ludzi niewidzialnych. Jeśli przeczytamy historię Ewangelii, to pojawiał się w życiu właśnie tych, którzy byli niewidzialni, byli odtrąceni jakoś przez społeczeństwo. Byli na zakręcie życiowym, w kryzysie, z różnych powodów, tak? W to teraz nie wnikam. I myślę, że dzisiaj ma moc działania w tym świecie i podnoszenia i czeka na naszą taką odpowiedź, tak? Myślę, że działa w tym świecie poprzez ludzi. My często mówimy w naszym kościele, że dzieje się Boża wola, ale poprzez ręce drugiego człowieka, zwykłego człowieka, więc zachęcałbym do szukania tego kontaktu z drugim człowiekiem, tak? I ciągle wierzę, że jest tyle osób, jest bardzo wiele osób, które są w stanie i chcą tak konstruktywnie pomóc, tak? Pomóc poprzez wskazanie miejsca, gdzie można rozpocząć nowe życie, pomóc poprzez wskazanie mechanizmów, z których można skorzystać, pomóc poprzez rozmowę, pomóc też materialnie, ale nie poprzez takie uspokajające sumienie, rzucenie kilku złotych, tak? Bo to jest bardzo proste, ale najtrudniejsze jest to zaangażowanie się w życie drugiego człowieka i w taką realną pomoc, żeby ktoś wstał. Czasami te osoby, które mają problemy, mają taki żal i pretensje do świata, że to ich spotyka. Ja czasem im mówię, że kto wie, czy to przypadkiem nie jest szansa na coś nowego, na nowe otwarcie. Jak byś to ocenił? Myślę, że tak. Myślę, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, tak? I każdy z nas musi swój przypadek rozwikłać, tak? Rozpatrzyć indywidualnie. Ja wiem jedno, że każda i każdy z nas w każdym momencie życia naprawdę może bardzo łatwo wszystko stracić i znaleźć się w takiej sytuacji, że sami będziemy potrzebować pomocy, tak? Wielu z nas myśli, że pieniądze, pozycja, władza, przyjaciele, to wszystko sprawia, że w zasadzie są nie do ruszenia, że nic złego ich nie spotka.
a wystarczą różne sploty wydarzeń, nawet niekoniecznie związanych z tymi osobami, i tracimy wszystko, tak? Tracimy wszystko, więc warto dbać o te najbliższe relacje, bo one mają największą szansę, żeby z każdą trudnością sobie poradzić. Warto też odzyskiwać te stracone, zerwane relacje, bo czasem to jest ten pierwszy krok, w którym możemy wyjść z kryzysu, możemy sobie poradzić, czyli warto się otworzyć na drugiego po prostu. Tak słuchając Ciebie już na zakończenie, odnoszę wrażenie, taki wniosek, że warto żyć w wspólnocie, która się wspiera. Na pewno. Ja uważam, że wspólnota jest wielkim darem Bożym, tak? I bez wspólnoty byłoby bardzo, bardzo trudno. Oczywiście nie idealizujmy wspólnoty, tak? W każdej wspólnocie, gdzie jest więcej niż kilkoro osób, rodziny są tego najlepszym przykładem, są chwile lepsze i gorsze, są chwile paskudne, są chwile, w których ludzie rzucają w siebie kamieniami, tak? A są chwile znowu pojednania i miłości. I ja myślę, że takie realistyczne spojrzenie na to i szczerość wobec siebie to jest jedyne antidotum, żeby sobie różnego rodzaju rzeczami w życiu poradzić, bo jeśli będziemy mieć taki wyidealizowany obraz wspólnoty, no to przy pierwszej jakiejś sprzeczce, kłótni, przy pierwszej krzywdzie, którą ktoś nam wyrządzi albo my komuś wyrządzimy, wszystko się rozpada. Natomiast jeśli sobie szczerze powiemy, że no będzie różnie, to wtedy być może łatwiej jest nam przechodzić przez te trudniejsze chwile, tak? A koniec końców, no, w tej wspólnocie zawsze, tak, jest jakaś mobilizacja wspólna do wspólnego działania. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w naszej wspólnocie tutaj w parafii, gdyby zdarzyło się na przykład wojna, tak, czy jakaś trudna sytuacja, żeby ludzie ze sobą nie współpracowali, nawet ci, którzy no, nie przepadają za sobą, tak? Bo coś ich w sobie nawzajem drażni, no to jednak ta wspólnota zgromadzenia wokół Ewangelii musi wtedy stanąć na wysokości zadania i wierzę w to, że tak by było. Uprzejmie dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.